Witam serdecznie, nadszedł czas uruchomić Mauser. Już jesteśmy w środku, powiedzmy, sezonu ogrodowego. Niestety jest tak ciepło, nie ma deszczu, więc nie ma wyboru. Trzeba uruchamiać system. Chciałem jak najdłużej z deszczówki lecieć, ale już nie padało pomału tydzień czy nawet więcej, więc by to rosło, trzeba to niestety zacząć podlewać. Włączę sobie, a jak widać, nieprzygotowane i na żywo. Jeszcze coś tutaj w miejscu bolca coś wyrosło. Już sobie znalazł miejscówę. Zobaczymy, czy wybuchnie. Nie wybuchnie. Dobra. Spróbujemy odpalić pompę pierwszy raz. Więc może do cienia. Bardziej do cienia. No i mamy Mauser. Okej. Złapało i widać, że w pompie troszeczkę rdzy się nazbierało, ale jest spoko, bo się załączyło. Bałem się, że pompa nie wytrzymie. Wyłączymy. Jak sobie trafię? Udało się. Okej. Czyli wiemy, że pompa działa, wyżygało najgorszy syf. Teraz tak, odłożymy sobie telefon. Filtr troszeczkę naprawiłem, bo słońce niestety zniszczyło o-ringi. Nie umie dostać nowych. Jakby ktoś wiedział, jakie o-ringi przychodzą do takiego korpusu, to dajcie znać, dajcie wymiar, bo mam nie jeden taki korpus, co te o-ringi są zniszczone, a nie chcę po prostu wymieniać zbytecznie. Dlatego na razie prowizorka. I teraz nie wiem, czy sobie trafię. Znam życie. Może się uda. Teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno być ok. Wyjdzie w pierwszej próbie. Aha, jeszcze chciałem zaznaczyć. Ten kawałek plasticzku musi być na to wycięcie i wtedy tutaj jest minimalna szpara i jest ok. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, czy zawór odcinający działa. Dobra, włączymy. Zapełnia się. Zawór działa i widać ten cały syf, co jest w zbiorniku. Zostawimy, żeby troszkę się przepuściło. No, wyłączę sobie. No, chodź. Nie potrzebuję tego, tylko potrzebuję to. Wyłączę sobie. Raczej do tego momentu wszystko działa. Teraz tak. Tutaj miałem podłączony zbiornik. No, tam pod trackerem. Beczkę przeciętą, raczej to był bufor z hydrofora. Grawitacyjnie tam była lana woda. I teraz podłączymy tą linię, co jest główna zasilająca na ogród, pod główny wąż zasilający. I włączymy, tam powinno być wszystko pozostawiane, więc zobaczymy, czy krańcówki działają. W sensie nie krańcówki, tylko presostat. Więc lecimy. No, chodź. Nie umiem kliknąć, bo mam chyba mokre ręce. Albo wilgotne. No, chodź. Teraz łapało. Ok, rośnie ciśnienie. I powinno zaraz wyłączyć, albo rozerwie jakiś wąż. Jest ok. Czyli zwykły presostat z kompresora. Spuścimy trochę ciśnienie. I za chwilę powinno zaś odpalić. Nie pamiętam, na jakim ciśnieniu to mam ustawione, żeby wystartował.
ale zaraz powinno wystartować. O, nie chciałem właśnie tak zrobić, bo kamerę zaraz zababrzę. Ok. No i działa. Jest gitara, układ sprawny. Bierzemy się za niedługo za podlewanie. Tu są te dwie beczki, co mówiłem. Zrobione z starego zbiornika hydroforowego. Już był troszeczkę zmęczony, przegnity, więc jest, jak to się mówi, skraptech, jest użyty. Jest to pod solar trackerem. Jak jest dobrze kąt ustawiony, to deszcz pada do beczek. No ale teraz tak, musimy sobie jeszcze wyczyścić ten cały rozdzielacz. Z racji, że tutaj może być dużo syfu, więc ja sobie zaś... Mamy zostawione na presostacie, więc nie ma problemu. Sobie tylko będziemy otwierać. Widzicie, nie chcę za bardzo polewać tych roślin, bo dostaną szoku termicznego. Ale muszę wszystkich przyłączy troszeczkę wody upuścić, żeby wyczyścić wszystkie kanały. Bo tutaj może być dużo syfu w środku, a nie chcę zadziobać sobie wężów nawadniających. Na razie jest ok, ale na pewno ten o-ring jest do wymiany. Nie wiem, czy będzie widać, ja przynajmniej nie widzę. Jest do wymiany. Zresztą jak ten, no ale jest ok. Damy sobie tam. To muszę dać sobie tu do czystego. Mam nadzieję, że ostrość była taka w miarę. Mogło się stracić w trakcie. Minimalnie tylko otworzyłem, żeby wygonić co tam jest. Coś tam leci. Dzisiaj było już dopuszczone. Jest taki pływak, że widać z domu, kiedy przerwać nalewanie. Już na patencie, bo nieraz się dolewało i się przelało. Dobrze, jakby ktoś był zainteresowany do samego procesu, jak tutaj to jest podłączane na ogrodzie i tak dalej, to dajcie znać. Nie będę naciągał na minuty, a ja się biorę wieczorem za podlewanie, bo niestety, jak widać, wszystko jest tak mocno wysuszone. Widać to po cukiniach, dyniach, jak te liście mają zwiędnięte. Dobra. Ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.